Chrystus umarł za grzechy nasze według pism i został pogrzebany. I dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według pism. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, od 3 do 4 wersetu. Jest wielkanocny poniedziałek. Pewien mężczyzna zajęty rozmyślaniami o tym święcie, które jest wielkanocny poniedziałek, jest zajęty myślami o tym, gdy wtem oddali zaczyna słyszeć, że biją kościelne dzwony. Wielu ludzi właśnie się szykuje, aby odwiedzić kościół, którym być może nie byli już od jakiegoś czasu. Ciekawi są, co usłyszą podczas kazania wielkanocnego. Inni natomiast podążają do sal koncertowych z przejęciem, patrzą na podium, orkiestrę, organy i chór, wyczekując, kiedy zacznie rozbrzmiewać pasja według świętego Mateusza Jana Sebastiana Bacha. Niektórzy nie wierzą w Boga, ale gdy słyszą Bacha, stają się religijni. Ach, gdyby choć cząstka pobożności tego człowieka przeszła do dzisiejszych czasów. Jego motto, które stało nad każdą jego z licznych kantat, brzmiało Soli Deo Gloria, Bogu jedynemu chwała. Wstydziłby się i smucił, słysząc, co dzisiejsi redaktorzy piszą w swoich gazetach o krzyżu Jezusa Chrystusa, jak usprawiedliwiają Judasza Iskariotę, tak niekiedy nawet gloryfikują, a co piszą o Marii Magdalenie, nie godzi się nawet wspominać. Nie, Jan Sebastian Bach pragnął w swojej pasji według świętego Mateusza przekazać cały dramatyzm historii pełnej cierpień oraz wyrazić miłość Zbawiciela do zgubionych ludzi. Dzieło to jest nie tylko przepiękne muzycznie, ale przede wszystkim porusza serca historią o krzyżu Golgoty. Ta nowina rozbrzmiewa już ponad 2000 lat. Przyjdź do krzyża, zmęczony pielgrzymie, pod krzyżem możesz odpocząć, tam znajdziesz pokój. Na trzeci dzień po Wielkim Piątku w poranek Jezus Chrystus zmartwychwstał. Ten triumf i to zwycięstwo nad śmiercią i grobem jest niestety niczym dla oświeconego człowieka dzisiejszych czasów. Jest wielu krytyków, którzy naśmiewają się z cielesnego powstania zmartwych naszego Pana. On jest pierwszym, który zmartwychwstał i tym samym nadzieją na zmartwychwstanie wszystkich wierzących ludzi. Tego krytycy i redaktorzy również nie chcą znać. Jednak oni błądzą. Zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa opiera się na Jego śmierci i zmartwychwstaniu. To są fundamentalne prawdy chrześcijaństwa. Aby w to uwierzyć, potrzebna jest wewnętrzna gotowość. Chrystus umarł za grzechy nasze według pism i został pogrzebany i dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według pism. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 3 werset.